No dziś zapraszam na film. Będę sobie robił tak zwany gwintownik-kalibrownik. To nie musi być żadna twardość, to po prostu będzie taki gwintownik, żeby wybrał wióry z piasty, tam gdzie jest zrobiony gwint. No i to tyle jego zadanie. Na razie nacinam gwint. Oczywiście za sprawdzian posłuży tu mi narzynka, żeby luźno się wkręcała. No i później zrobię na frezarce kanałki. Z drugiej strony troszeczkę mieszam siednicę, bo to jest siednica FI15, to jest ta nierdzewna. Także myślę, że jakiś czas posłuży i nic się nie stanie. Już kiedyś coś takiego próbowałem, robiłem, jeszcze wtedy filmów nie kręciłem. Miałem dostęp do maszyn w dużym zakładzie, do przeróżnych. No a teraz mogę sobie sam zrobić u siebie, kiedy chcę. Także zapraszam do oglądania. No już mamy zrobione, znaczy gwint nacięty. Odjeżdżamy nożykiem, żeby go nie uszkodzić. Rozłączamy od razu za pamięci śrubę. Zdejmujemy sobie nóż do gwintu. No i teraz ładnie sobie się wkręca. Ostatnie dwa wióry to przybierałem po 1/10. No, teraz mi przyszedł taki pomysł, żeby zrobić tu wybranie. Bo jak będę chciał głębiej, to żadnych sił nie będzie za dużych, a może się coś takiego przydać, że w ten sposób, żeby zrobić. Podeprę sobie tym kłem. No a tym kłem, tamtym zwykłym kłem, to znaczy jakbym zastosował ten zwykły, no to by mi ten nóż do gwintu nie podszedł, bo już mała siednica i przeszkadzała. Był założony i musiałem go zmienić. No to może do takich cienkich to może być zostać. No i teraz zrobimy takie wybranie, opuszczenie na 11 metrów.
Tam jestem z powrotem, nie wiem czy to dobrze widać, tą właśnie wiertarką, wkętarką sobie to zrobiłem. Powiem wam, że wchodziło do pewnego momentu tak ze 3-4 nitki i zaczęło się blokować, ale jakoś później to przybiło i wypchało cały ten brud. Widać tutaj w tych kanałkach, jakie tu są, taka jakby powiedzieć, taki smar stary, zeschnięty, o coś takiego. To jest wyczyszczone tylko w dwóch śrubach, nie odkręcałem reszty. Będę wymieniał prawdopodobnie po niedzieli już koła sobie na zimowe, także wtedy nakręcę cały film i wtedy sobie zobaczycie, jak to wygląda we wszystkich pozostałych kołach. Także bardzo będzie to przydatna rzecz. Będę trzymał to razem z naszynką. Podpiszę sobie zaraz oczywiście markerem. Także do skalibrowania gwintu, tam jakiś zadzior, to coś, to myślę, że to sobie doskonale powinno poradzić. No myślę, że jakby było ZNC, to nawet w aluminium czy coś, to można takim gwintownikiem wykonanym ZNC, to można by było i gwintować. No to tyle. Dziękuję.